Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest poseł Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Pan poseł jest prawnikiem, to też jest istotne. Panie pośle, chciałam pana zapytać, bo w Polsce spółdzielni mieszkaniowych jest ponad 3,5 tysiąca i zrzeszają ponad 4 miliony członków. To dużo. Dzień dobry, pani doktor, witam państwa. Rzeczywiście jest tak, że 4 miliony członków, ale jeśli chodzi o liczbę osób, które zamieszkują w tych mieszkaniach spółdzielczych, to już jest ponad 12 milionów. To już jest ogromna wartość, bo jeżeli weźmiemy skalę osób, które zamieszkują Polskę, zakładam 37 milionów, no to się okazuje, że to jest no, prawie 1/3 mieszkańców Polski mieszka w spółdzielniach, więc temat niebagatelny i wiele osób się z nim spotyka. No i też są różne opinie w tej sprawie. No to właśnie, to jak te spółdzielnie mieszkaniowe w tej chwili funkcjonują, bo tam prawo trochę się zmieniło, trochę szykuje się do zmiany. Tak, prawda jest taka, że ja przez lata funkcjonowania, czy jako radny, czy jako parlamentarzysta, czy też w biurze Janusza Wojciechowskiego, posła wtedy do Parlamentu Europejskiego, spotykałem się z różnymi opiniami dotyczącymi funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. I to były opinie absolutnie skrajne, czyli z jednej strony pojawiały się uwagi i takie naprawdę krytyczne w stosunku do funkcjonowania poszczególnych spółdzielni, a z drugiej strony też była jakaś grupa osób, która mówiła, że no spółdzielnia to jest dobra forma taka organizacyjna, w której te mieszkania funkcjonują i zapewniają to wszystko, co lokator potrzebuje. I prawda jest taka, też można powiedzieć, wypośrodkowana, to znaczy, że są spółdzielnie, w których wszystko dobrze funkcjonuje, no nie ciężko powiedzieć idealnie, dobrze funkcjonuje, ale są też takie, w których tych uwag jest bardzo dużo i rzeczywiście mam podejrzenia, że nie wszystko tam dobrze działa. No a jeżeli niedobrze działa, to działa jednak niezgodnie ze statutem czy ustawą. No właśnie, to co, do jakich przypadków dochodzi? Do czego można tam mieć zastrzeżenia? Rzecz w tym, że brakuje przepisów, które by nadały funkcjonowaniu spółdzielni pewnej transparentności i większej wiedzy dla spółdzielców. I z tego wynika wiele problemów, ponieważ jeżeli spółdzielca czegoś nie wie albo ma problem z otrzymaniem informacji, to on od razu ma podejrzenia co do tego, że w tej spółdzielni dzieje się źle. No bo jeżeli czegoś nie wie, no to natychmiast domniemuje, że jednak coś się przed nim ukrywa, jednak te rzeczy, które podejrzewał, są prawdziwe. I w mojej ocenie, gdyby wprowadzić przepisy, które czynią działalność spółdzielni bardziej transparentnymi, a przecież te wszystkie, które funkcjonują w porządku, nie powinny mieć żadnych wątpliwości, że takie przepisy są potrzebne, to wówczas mogłoby się okazać, że wiele tych wątpliwości, z którymi spółdzielcy przychodzą, one by się same wyjaśniały, bo na przykład informacje, których oni nie mają, funkcjonują na przykład na stronie internetowej, albo oni mogą je spokojnie pozyskać. Ja uważam, że tutaj jest potrzebna większa współpraca między zarządami spółdzielni a spółdzielcami, ponieważ dzisiaj to jest tak w niektórych spółdzielniach, że to są dwie strony konfliktu, dwie strony sporu. Czyli z jednej strony członek spółdzielni, z drugiej strony prezes spółdzielni i potyczki na różne pisma, na odpowiedzi, na jakieś zawiadomienia, na kontrolę. I tutaj brakuje takiej jakby komitywy i współpracy w tym zakresie, bo powinno być tak, że prezes służy informacją. Jakby przekazał informację i nie blokował dostępu do niej, to wtedy spółdzielca byłby usatysfakcjonowany i nie podejmowałby dalszych działań, dalszych kroków. Na przykład pamiętam taką sytuację, jak był wprowadzony przepis dotyczący pozyskiwania informacji w spółdzielni, czyli na przykład dokumentów poszczególnych, na przykład statutów, regulaminów, uchwał, no i umów. No i się okazywało, że przepis jest, ale on nie działa, bo jest na przykład ustalona stawka za skopiowanie takiego dokumentu. Czyli na przykład jeżeli ktoś zażądał kilkunastu dokumentów, żeby rozpoznać sytuację w spółdzielni, no to zanim te dokumenty otrzymał rachunek, żeby zapłacić złotówkę za stronę skserowanego dokumentu. No i to były często duże kwoty, bo te dokumenty są dość obszerne. Rozumiem, że to już nie funkcjonuje.
Znaczy do tej pory jest tak, że w przepisach jest mowa o tym, że odpłatnie się udziela jakby dokumentów i kserokopii dokumentów, a tą odpłatność ustala sama spółdzielnia. Więc są takie miejsca jeszcze, w czyli których krótko mówiąc, może te opłaty się, są to dość zaporowe po prostu. Można się negocjować co do kwoty, tak? No właśnie rzecz w tym, że nie, bo jeżeli jest regulamin, który na to wskazuje, jest regulamin uchwalony w tej zakresie, no to jest stawka i koniec. I trzeba byłoby tą stawkę zmienić, albo w ustawie zapisać, że jest jakieś maksimum, bo ja pamiętam, że na początku do jakiejś patologii dochodziło, bo nawet ponad złotówkę była za stronę, to punkty ksero taniej robią te odbitki niż sama spółdzielnia, która nie powinna tym zarabiać, tylko powinna sobie jakby zrekompensować koszt kserowania. Jeżeli my kserujemy stronę za 5 groszy czy 7, no to przecież nie może być tak, że tutaj spółdzielnia robi to za złotówkę, za jedną stronę, no ja przypominam. Więc są takie sytuacje, gdzie nieraz sami prezesi zarządów sami wpychają się w problemy i w konflikt z lokatorami, ze spółdzielcami, bo utrudniają się dostęp do dokumentów. Ja postuluję cały czas, żeby większość dokumentów była na stronie internetowej, ponieważ obsługiwanie wniosków o informacje jest też pewnego rodzaju komplikacją dla spółdzielni, dlatego że ktoś pisze, to musi być jakaś grupa spółdzielców, grupa pracowników spółdzielni, która odpisuje na te wnioski. A jeżeli to było opublikowane na stronie internetowej raz, to każdy mógłby sobie do tego sięgnąć, każdy by sobie przeglądał, czytał w domu, nie pisałby, nie przychodził do spółdzielni jakby w tej sprawie, byłoby to dużym uproszczeniem. Natomiast jak przejrzymy strony internetowe spółdzielni mieszkaniowych, niestety tam jest mało szczodrze, jeśli chodzi o te informacje. W zasadzie to można powiedzieć, że tam powinno wszystko być, co dotyczy spółdzielni, prawda? Większość albo wszystko, prawie wszystko albo wszystko. W formie komunikatów, żeby każdy mógł wejść i zobaczyć, jak jeżeli to wygląda. Jeżeli byłby problem z udostępnieniem informacji, można byłoby wprowadzić takie logowanie na stronie internetowej, które pozwala tylko członkom spółdzielni na przykład korzystać z tego, tak? Też by nie było problemu, ale żeby jednak im ten dostęp do informacji A mieszkańcy takich spółdzielni, członkowie na co narzekają jeszcze? No oczywiście koszty. Koszty funkcjonowania spółdzielni, co się jakby przekłada na czynsze, które płacą. Ja też jestem cały czas jakby niezadowolony z poziomów tych kosztów, ponieważ one są nieproporcjonalnie duże w stosunku do tego, co jest w wspólnotach mieszkaniowych i nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do tego, co jest w przypadku domu jednorodzinnych. No, jeżeli mamy sytuację, w której za mieszkanie 40-metrowe płacimy 800 zł czynszu, które jest w wieżowcu, no to proszę zwrócić uwagę na to, ile jest środków z tego czynszu z całego bloku. To są ogromne kwoty, a przecież to są malutkie mieszkanka. 800 zł, jak ktoś ma dom, to wie, że spokojnie można dom jakby z tych środków utrzymać i jeszcze jakieś remonty zaplanować, a tu się okazuje, że ma się 40-metrowe mieszkanie i to są tego typu opłaty. Jednak mieszkańcy oczekiwali i z tego te pytania się pojawiają, bo jeśli są na przykład dokonywane remonty, no to przecież nie płaci za nie spółdzielnia, tylko jakby sami spółdzielcy, bo to oni wpłacają, więc oni się interesują na przykład, dlaczego dany remont był wykonany za takie środki, a nie inne. I tutaj pojawiają się pytania, czy w spółdzielniach nie powinny funkcjonować zamówienia publiczne, po prostu przetargi. One są w wielu spółdzielniach, ale dobrowolne. Czyli mogą być, nie muszą, wszystko zależy od regulaminu, który funkcjonuje w spółdzielni. Mm-hmm. I to jest bardzo, bardzo dla spółdzielcy nie do zaakceptowania, że nawet w samorządzie, w najdrobniejszej sprawie przeprowadzane są przetargi i często nawet samorządy mają mniej środków na inwestycje niż jedna spółdzielnia. Są takie samorządy małe, gminy, gdzie budżet na inwestycje roczny to jest na przykład 700 tysięcy, a spółdzielnia ma 5 milionów. I tutaj nie ma obowiązku przetargów, czyli jak regulamin będzie uchwalony, tak będzie. I na przykład ustala się bardzo wysoką kwotę, od której te przetargi się robi, na przykład od 300-400 tysięcy. A wszystkie przetargi takie bieżące są z wolnej ręki, czyli... A kto kontroluje w takim razie taką spółdzielnię? No właśnie, problem jest z tym, że nie bardzo ma kto kontrolować. Nie ma takiego obiektywnego, niezależnego organu, który by kontrolował spółdzielnię i to też jest taki odwieczny postulat, żeby doprowadzić do transparentnej kontroli spółdzielni. Wtedy te wszystkie nawet zarzuty, które pojawiają się, które są nieusprawiedliwione, byłyby jakby eliminowane, bo kontrola by ich nie wykazywała, tak? Ci wszyscy, którzy prowadzą spółdzielnię w sposób uczciwy, transparentny, nie powinni się niczego obawiać, ale niestety dzisiaj jest tak, że są tylko związki lustracyjne. To są związki, do których spółdzielnia przynależy i jednak te związki lustracyjne
Ja mam pewne wątpliwości, jeżeli ktoś opłaca dany związek lustracyjny i zamawia tego typu lustracje, to jednak obawiam się o jakby do końca wnikliwe badanie spraw, którymi się Czyli zajmują. Czyli prezes zamawia, tak? Tak, taką firmę, która ma go zlustrować. Ma go zlustrować, więc... No tak, no to... Jednak a płaci kto? Też prezes. Tak, to więcej tak jakby złodziej zamawiał policję, żeby go skontrolowała i wykryła przestępstwa, które on popełnia. No, tak być nie może. Tu ja nie mówię o tym, że wszędzie jest źle, dlatego gdyby była taka niezależna kontrola, jak myśmy postulowali, żeby to było na przykład w Ministerstwie Rozwoju Infrastruktury teraz, w zależności od tego, gdzie to sytuować, żeby była kontrola taka urzędowa, bym powiedział, czyli jakby, której nie zależy na tym i się nie opłaca za kontrolę, tylko jest częścią urzędu, częścią Departamentu Urzędu w Ministerstwie na przykład i można zlecić wykonanie kontroli przez takich lustratorów, ale właśnie ze strony Ministerstwa. Dzisiaj tego brakuje i uważam, że spółdzielnie by na tym bardzo zyskały, dlatego że sporo rzeczy byłoby wyjaśnionych, nawet jeżeli, bo często błędy w spółdzielniach są popełniane nieświadomie też i często te błędy byłyby nieświadomie wyjaśniane poprzez właśnie kontrolę, a do tej pory na przykład brnie się w pewne problemy, powiela się pewne problemy, no bo nikt ich nie wytknął, nikt no nie właśnie, wskazał. I tak? Mieszkańcy na przykład narzekają na prezesów bezpośrednio, dokładnie. Na osobę, która zarządza, tak, która firmuje. No często jest tak, że prezesie, jak chociażby prezes spółdzielni mieszkaniowej w Śródmieście w Łodzi, dopuścił się czynów, które dzisiaj są przedmiotem postępowania karnego i on ma problemy prawne, karne z tym związane. I tutaj pytanie, czy to było świadome, czy nieświadome działania, no jest wiele podejrzeń na to, że nawet świadome. Natomiast jest grupa spółdzielni, która po prostu popełnia błędy w wyniku jakiegoś takiego niechlujstwa, niedbania o te wszystkie sprawy i na pewno taka kontrola pierwsza by wykazała pewne nieprawidłowości, które można byłoby skorygować w przyszłości. Mhm. Zawsze zależy jakby, żeby końcowo efekt był taki, żeby spółdzielcy płacili tylko tyle, ile muszą płacić. Żeby to nigdy nie było tak, że oni płacą więcej, bo remonty muszą być droższe niż powinny. Rozumiem, że te spółdzielnie mieszkaniowe, to prawo to jest do poprawki. Według mnie to jest do poprawki. Pytanie jest, czy zdążymy w tej kadencji, obawiam się, że nie, ale jednak jest to prawo do poprawki. Musi być tam więcej przejrzystości, więcej transparentności, to wszystkim wyjdzie dobrze, czyli będą trochę mniejsze czynsze. Problem jest też w tym, że spółdzielcy nie angażują się w sprawę spółdzielni. Przecież de facto zarówno rady nadzorcze, prezesów ostatecznie wybierają członkowie spółdzielni, a na walne zgromadzenia przychodzi 5-7% ludzi. I to są osoby, które często są jakoś powiązane, zaangażowane po stronie zarządu i w związku z tym te decyzje są jakby potwierdzane, podejmowane przez cały rok przez zarząd. Gdyby była jakieś kworum, gdyby była jakaś zachęta do tego, żeby spółdzielcy się interesowali sprawami spółdzielni, to oni sami by ją skontrolowali, oni sami by doszli, jakby były jakieś nieprawidłowości do tych sytuacji, tylko dzisiaj jak przychodzi 5-4%, a 95% płaci czynsz i nie chce mieć nic wspólnego ze spółdzielnią, no nie chce tam chodzić. To są kłopoty tak naprawdę, a nikt już nie chce mieć żadnych problemów. Ale to tak samo jest jak z wyborami, jeżeli idzie do wyborów w jakichś wyborach 20%, to ciężko później winić, że mamy takie, a nie inne stan. Ale jak nie mamy świadomości, że od nas dużo zależy, tylko właściwie wydaje nam się, że to jest bez znaczenia, to i tak nie idziemy po prostu. Nie, absolutnie wyjątkowo. Ale czy bez znaczenia jest na przykład dla nas, bo tak w Łodzi brakuje parkingów. Nie mamy parkingów. No to jest też problem pana spółdzielni zapytać, w wielu miejscach. No na przykład. Jakie są konsekwencje braku parkingów? Bo słyszeliśmy o pewnych sytuacjach, gdzie samochód na przykład został odholowany, bo ktoś musiał szybko zatrzymać się przed szpitalem, skorzystać z usługi, no i samochód został na przykład odholowany. Niedawny przypadek przecież taki, gdzie teraz pan musi zapłacić ogromną kwotę, tam chyba dziś to już pewnie będzie z 18 tysięcy, jak nie więcej. Sprawa nie jest załatwiona. No i co z tymi parkingami? Jak to w ogóle powinno wyglądać? Tak, no panie redaktor mówi o sytuacji, która miała miejsce pod szpitalem i to jest dla mnie straszne, że jak od czasu do czasu bywamy w szpitalach, albo kogoś odwiedzając, albo sami mamy taką potrzebę i wszyscy potwierdzają jedną rzecz, że przed szpitalami nie ma żadnych miejsc. Nie ma miejsc, są miejsca tylko dla pracowników, są miejsca dla lekarzy, ale nie ma miejsc dla osób, które chcą do tego szpitala przyjechać. A proszę pamiętać, że no do szpitala jednak przyjeżdża się nie z jakiejś swobodnej woli dla rozrywki, tylko często w takiej sytuacji wyjątkowej, dość alarmowej. I tam zapewnienie miejsca parkingowego jest absolutnie kluczowe.
Byłem we wszystkich szpitalach w Łodzi, w żadnym nie było tak, że bez problemu można było zaparkować. No i wtedy w zależności od sytuacji, ludzie jeżeli z nagłą potrzebą biegną do lekarza, no to też te jakby w mniejszym stopniu dbają o to, czy oni właściwie zaparkują albo w miejscu tego wyznaczonym. I, no, dba się wtedy o swoje życie. Dokładnie, zdrowie, no jest podejrzenie, są nerwy, jest taka sytuacja dość wyjątkowa i taką sytuację mieliśmy właśnie na Sterlinga, gdzie pod szpitalem zaparkował starszy pan z żoną, pożyczył samochód od sąsiada, jechał szybko do szpitala i okazuje się, że zaparkował nie na ulicy, tylko na chodniku, było oczywiście przejście, ale no okazało się, że tam był znak zakaz zaparkowania. Pomimo tego, że cały rząd i cały chodnik był zajęty samochodami. Czyli to nie było tak, że on tylko zaparkował, tylko było, nawet nie zwrócił uwagi na ten znak, ale okazało się, że cały rząd był zajęty, on miał jedno miejsce, w którym tam zaparkował i po 20 minutach wyszedł z tego szpitala z żoną i co się okazało? Samochód odholowany, nie ma samochodu. On początkowo w ogóle myślał, że ten samochód mu ukradziono, zgłosił na policję. I dopiero na policji się dowiedział, że ten samochód został odholowany i dzisiaj samochód warty około 2,5 tysiąca złotych. Dzisiaj się żąda od niego zaparkowanie tego samochodu ponad 16-17 tysięcy złotych. No to jest coś nieprawdopodobnego. Ja uważam, że pod szpitalami, pod szkołami, poza takimi wyjątkowymi sytuacjami, gdzie nie ma przejazdu na przykład, gdzie nie ma drogi pożarowej, jest zablokowana, no to poza takimi sytuacjami nie powinno dochodzić przez Straż Miejską do odholowania pojazdu. Bo to mandat, są wyjątkowe sytuacje. Kartka jakaś, żeby wyjaśnić najpierw. Pouczenie, tak? Mandat, nawet jakaś blokada, ale nie odholowanie, bo z tym się wiążą ogromne koszty. Później, żeby ten samochód odzyskać, żeby zapłacić za parking, zapłacić za mandat, za odholowanie, to się tysiące złotych robią. No tak, ale niejednokrotnie ten samochód jest już nie wart tyle, co ten parking, dokładnie, za który trzeba zapłacić. Że ci państwo, którzy tam wtedy byli, oni się utrzymywali łącznie z 900 zł emerytury żony. On jeszcze, ten człowiek, który kierował, mąż, nie miał prawa do żadnego świadczenia, mieli 900 zł, no i nie miał oczywiście samochodu, tylko pożyczył od sąsiada, no właśnie, w kamienicy. I jeszcze na dodatek konflikt z sąsiadem, tak? Tak, ten sąsiad do tej pory samochodu nie dotrzymał, a ten człowiek nie ma z czego zapłacić w tej sytuacji. No, no nie możemy robić takich problemów. No miasto powinno zachować się inaczej. 2 lata prosili panią prezydent o spotkanie. Próbowali jakiś ten problem rozwiązać. No, oczywiście nie mogli się spotkać. Nie ma możliwości rozwiązania. No jest takie podejście do tego, że są problemy, które nie da się rozwiązać. Są, da się takie problemy rozwiązywać i szukamy rozwiązania w tej sprawie. Ja obiecałem, że pomogę, spróbuję rozwiązać tę sprawę. No dobrze, a takie parkingi, na przykład przyjeżdżają osoby z zewnątrz, spoza Łodzi, mogłyby zaparkować właśnie na parkingach, to są takie park and rider, ride, tak? Tak się nazywają te parkingi. Mogliby zostawić tam samochód, później wsiąść w komunikację miejską, no i poruszać się, a później znowu wracamy do domu, do samochodu, pociąg. Takie parkingi funkcjonują, właśnie to żadna nowość, bo ja zaproponowałem takie rozwiązanie właśnie w mieście. Jest to żadna nowość, ponieważ obowiązuje to. Czy to jest kłopot ze zrobieniem czegoś takiego? Oczywiście, że nie, tylko no, miasto w ogóle o tej sprawie w ogóle nie myślało do tej pory. Proszę zwrócić uwagę na to, że im więcej osób zachęcimy do tego, żeby nie wjeżdżało do miasta, żeby się przesiadało do komunikacji miejskiej, tym dla tych osób, które muszą jeździć samochodami, będzie wygodniej i komfortowo. Bo część osób musi wjechać do miasta i musi jeździć samochodem i nie zmienimy tego. Ale te osoby, które jakby miały dobry parking, zdecydowałyby się na komunikację miejską, to my musimy im ten parking zapewnić. To my musimy stworzyć takie warunki, żeby one chciały się przesiadać. I ten park and ride polega na tym, że na rogatkach miasta, czy na rogatkach śródmieścia, bo to jest do ustalenia. Ja proponuję, żeby to 4 parkingi z każdej strony wjazdu do miasta, przy miejscu, w którym można się wygodnie przesiąść na komunikację miejską, były parkingi i zakup biletu parkingowego uprawniał do tego, żeby korzystać bezpłatnie z komunikacji. Wtedy on wykupuje bilet w parkometrze i wsiada do komunikacji i jedzie, go nic więcej nie interesuje. I to jest rozwiązanie, które by sporej części ruchu wszystkich miasteczek obrzeżnych trochę ograniczyło, a poza tym te parkingi też często mogą być w miejscach, które są nieopodal osiedli i w godzinach wieczornych, nocnych, jak wracamy na przykład z pracy, to ten parking mógłby służyć dla tych mieszkańców, którzy tam w okolicach mieszkają. Czyli po pierwsze park and ride za dnia, natomiast od godzin późnych wieczornych, na przykład od godziny 20 do godziny 7-8 rano mógł być parkingiem dla mieszkańców również. I wtedy mielibyśmy zapełniony parking zarówno za dnia przyjezdnych,
i tych mieszkańców w okolicy, którzy ewidentnie brakuje im miejsc parkingowych. Ja co dzień praktycznie jestem na innym osiedlu w Łodzi, jakby obserwuję, rozmawiam z mieszkańcami. Nie znalazłem osiedla, poza osiedlami domków jednorodzinnych, nie znalazłem osiedla, w którym nie byłoby problemu z miejscami parkingowymi. My na każdym osiedlu staramy się policzyć, ile samochodów parkuje na przykład pod danym blokiem i ile samochodów jest parkowanych nie w miejscach wyznaczonych do parkowania. I to się okazuje, że 20-25% samochodów parkuje w miejscach gdzieś, gdzie się rozjeżdża trawnik, gdzieś jest gdzieś między drzewami, ta trawa już jest wyjeżdżona, ale tam się też nie powinno parkować, więc brakuje około 20% miejsc parkingowych. I są takie miejsca, gdzie można to zrobić. Są takie miejsca, gdzie można płyty ażurowe ułożyć, bo na przykład są takie tereny, które są na tyle na przykład zadrzewione albo zakrzewione takimi roślinami, które są samosiejkami na przykład, które są terenem niezaniedbanym, są takimi miejscami, gdzie spokojnie można byłoby to delikatnie utwardzić, chociażby płytami ażurowymi, i tam byłyby miejsca parkingowe. Tylko potrzebna tu jest taka wizja tego, nie tylko w śródmieściu szukamy miejsc parkingowych, tylko na osiedlach, bo ja pamiętam sytuację, gdzie pod moim blokiem kto szybciej przyjedzie z pracy, to ma miejsce parkingowe. Jak ktoś kończy pracę o 18, to go nie ma. Jak ktoś kończy o 16, to ma. I tak czasami to niestety czyhanie na to, żeby sąsiad odjechał, tak, i żeby zaparkować. To jest tak, że ktoś w złym miejscu zaparkuje, ale z balkonu widzi, że ktoś na chwilę odjechał, to przeparkowuje na to miejsce. No tak być nie powinno. I naprawdę powinniśmy wymagać od spółdzielni mieszkaniowych i od miasta, żeby właściwa ilość miejsc parkingowych pojawiała się, bo te samochody najwięcej parkują właśnie pod domami. Jak przeliczymy, ile parkuje pod domem samochód, no to on parkuje 16 godzin do nowe średnio. Wyjeżdżamy na chwilę, wyjeżdżamy do pracy, ale to jest 8-9 godzin maksymalnie. Cały czas resztę parkuje pod domem i tamto miejsce powinno się znaleźć. Osiedla już są mniej zurbanizowane, tych miejsc jest więcej, miejsca jest więcej, tych terenów jest więcej, tylko że jaka jest dzisiaj tendencja wykonywana rękoma pani prezydent Hanny Zdanowskiej. Każda działka wolna na terenie osiedla, będąca własnością miasta, natychmiast jest sprzedawana. Natychmiast jest sprzedawana, czyli często to są działki, na przykład gdzie był dziki parking. I to jest działka na sprzedaż. Wszystko się wyprzedaje, a później oczywiście odpowiedź będzie taka, no miasto chętnie by zrobiło parking, ale nie ma swojej działki, więc nie może tego zrobić. A dzisiaj są działki sprzedawane, które można byłoby spokojnie na parkingi przeznaczyć. Tylko trzeba mieć do tego zdrowe podejście, a nie tworzyć problem. Dzisiaj jeszcze mamy możliwość jego rozwiązania. Za chwilę po sprzedaży działki i po wybudowaniu na przykład w tym miejscu jeszcze bloku, bo często jest tak, że na danym osiedlu brakuje tych miejsc, ale jakoś sobie mieszkańcy radzą. Za chwilę powstaje nowy blok. Jak powstaje ten nowy blok, natychmiast się robi problem z miejscami parkingowymi, bo deweloper przeznaczył jedno miejsce albo połowę miejsca na jedno mieszkanie, a dzisiaj średnio w Łodzi rodzina ma dwa samochody. I okazuje się, że co drugie mieszkanie ma miejsce parkingowe, a dwa samochody posiada, więc gdzie parkują? Oczywiście na terenie spółdzielni mieszkaniowej, wokół, tam gdzie dotychczasowi lokatorzy po 20 lat mieszkają i parkowali, do tej pory problemu nie mieli. I takie sytuacje są bardzo częste, że blok się wbudowuje w teren spółdzielni, a później natychmiast pojawia się problem z miejscami parkingowymi. Bardzo dziękuję, panie pośle. Gościem radia Parada był Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Miłego dnia, do zobaczenia. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rock Parada.